proszę. Pasta, macaroni. Pasta, pasta czy Dame! Czasem niektórzy tankerzy nie powinni się brać za niektóre wsady, po prostu, bo... Brawo! Tremendo, 40 sekund do końca, zjeść spokojnie nie mogę przed wyjazdem na dworzec, bo kurde... Polska góra! Double R, on the track. Oni czekają, ale nie na mnie. Siema YouTube, Grawo z tej strony. Kolejny materiał z cyklu wyjazdy. Znajdujemy się w Barcelonie. Jestem tutaj w sumie pierwszy raz. Nie miałem wcześniej żadnego eventu i jest to dosyć spory event, bo jest to FIBA, ale jest to nietypowa FIBA, ponieważ znajdujemy się na hali, gdzie jest rozłożone boisko i... tak jak widzicie, publiczności praktycznie wcale nie ma, ponieważ bo jest to turniej 3x3 dla zawodników, a raczej dla streamerów z Hiszpanii tutaj. Organizatorem tego, z tego co się dowiedziałem, jest Ibai. Jest on bardzo popularnym streamerem, bo ma tutaj na Twitchu chyba 12 milionów followersów. Także jest tutaj mega gwiazdą i gdybyśmy powstawiali, gdyby wszyscy tutaj powrzucali, co to jest za miejsce i tak dalej, to by było nieciekawie, bo by się naprawdę zjechało bardzo dużo ludzi. No sami wiecie, jak jest jakaś bardzo duża gwiazda, no to jest ciężko. Tutaj jest normalnie wszędzie policja, wszystko jest pozabezpieczane, także jest grubo, nie? Nad nim chcę zrobić w ogóle double upa, czyli taki, myślałem nad Skorpionem, ale z tym Skorpionem wiecie, jak jest. Czasem na zawodach się siedzi, a czasem kurde kilka prób, więc to nie jest wsad nad taką osobą. Robię double upa, ponieważ mam pewność, że wsadzę. No i będziemy robić zdjęcia. No tutaj to widać dużo bardziej, patrzcie. Ale nie jest tak źle. Słuchajcie, jest to tak ciepło na dworze, jest jakieś 30 stopni, a przyjechałem w bluzie i normalnie w kamizelce, bo w Polsce jest zimno. A wchodzę do hotelu, zimnica na maksa klima. A tutaj znowu jestem tak ubrany i jest serio koszmar. Jest tak ciepło, bo jest hala cały dzień się nagrzała. Jest mnóstwo ludzi, nie ma klimatyzacji. No po prostu jest dramat, wyobraźcie to sobie, nie? Nie mam pojęcia, skąd oni się dowiedzieli o tym. Prawdopodobnie myślę, że ja jestem jakąś daną gwiazdą tutaj. Nie mam pojęcia, skąd oni się dowiedzieli tu w ogóle, że ten... że coś tutaj jest, no ale wiecie, FIBA coś tam rzuciła, więc... Więc wiecie, też dzieciaki są w miarę mądre i potrafią social media klikać, więc tam się wycwanili, pewnie parę osób coś tam wykminiło, że tutaj coś jest, ale tu jest wszędzie policja, masakra, nie? Zaczęli ile minut? In 10 seconds. Ale powiem wam, że czasem jest tak, że jedziecie gdzieś na event i po prostu wam się nie chce, nie? Po prostu wchodzicie na boisko i czasem wam się nie chce. A teraz mam tak, że jest w sumie już powoli 22, a od 6 rano... Nie, o które wstałem? Wstałem koło 6, no, zjadłem śniadanie i samolot koło 13 tutaj byłem. Może spałem z godziny jeszcze tutaj. Ale wszedłem na boisko i czuję to, po prostu czuję to, że będzie zajebiste show, więc... No i zaczynamy mecz. Słuchajcie, jak ktoś wpadnie z tego gościa, to pozamiatane po nim, nie? Ej, ale szczerze, pograł mi takie 3x3, po prostu tak z 10 minut, tak normalnie z wynikami, z sędzią i tak dalej. Ja mam w ogóle konto, słuchajcie, na FIBie i jestem jako zawodnik tam, nie jako danker, tylko jako zawodnik. I mam chyba, nie wiem,
5 punktów rzuconych, coś takiego. I pierwszy turniej, jedyny turniej w Bełchatowie w 2014-15. W ogóle patrzcie to, już nawet tutaj nie mogłem siedzieć. Ja nie mogę, grubo, nie? 23 doczekałem się z tak ciepło, że masakra, ale doczekałem się i rozgrzewamy się. Dawno, naprawdę bardzo dawno nie skakałem o 23. Chyba raz albo dwa razy w życiu miałem tak sesję dosyć późno, około 21.30, a 23. No nie pamiętam. Ale trafił. Pierwszą próbę trafił, ale nie nagrałem tego. Czasem niektórzy tankerzy nie powinni się brać na niektóre wsady, po prostu, bo... pięknie. No to już naprawdę spoko się to ogląda, nie? Te pierwsze mecze takie, wiecie, przemiał tego wszystkiego, ale teraz super. Jedzie maszyna. O. Yo, prosto z Barcelony. Przejechaliśmy do Jastrzębiej Góry. Jest super, jest ciepło, kupujemy się i tak dalej, i tak dalej. Kosztowałoby tylko zwierzęta bardziej na bieżąco monitorować ich stan zdrowia. Dawaj Polska! Polska górą! Kibicujesz, Basia? Kibicujesz? Co taka spokojna, nic nie mówisz? Ja przed kamerą. Spokojna, że spokojnie, bo jest minuta i 9 punktów, to jest już wygrany mecz. Dobra, dawaj. I to może być trójka. Już! Jest! Jest! Tak jest! Polska górą! Polska pokonała NBA. Mówiłem wam w poprzednim vlogu, że ten biceps to jest Polska. Gratulacje, naprawdę. Ja już patrzyłam i jest sold out prawie na mecze półfinałowe. Na finał już jest chyba wszystko sprzedane, także tak. Wydaje mi się, że będzie tam... I widzicie, w poprzednim vlogu wam mówiłem, że Eurobasket i tak dalej, że ludzie myślą, że w NBA jest tylko super i tak dalej. Naprawdę. Tu są emocje i naprawdę te mecze się zajebiście ogląda. Coś i serio, teraz niedługo startuje PLK i ja też wam mówię, żebyście poszli na mecze, no. Bo kilku z chłopaków z kadry też możecie zobaczyć i naprawdę te mecze są ciekawe. Moim teraz faworytem jest Oleg Balcerowski.
kurde, zaczynam teraz gościa śledzić i muszę iść na bieżąco, bo chłop naprawdę zrobi na mnie ogromne wrażenie. I jestem fanem, serio mocno kibicuję. A ja jestem dzisiaj pod ogromnym wrażeniem jakby tego, że drużyna widać, że jest z tobą zużyta. Bo przed chwilą nawet ci mówiłam, że jak była sytuacja, że Olek właśnie schodził z boiska, to możecie sobie zobaczyć powtórki, bo takie rzeczy mają znaczenie, że Olka od razu kilku chłopaków ogarnęło, żeby już więcej nie dyskutował, bo tak to mogli mieć dupy, nie? A tak to konsekwencji. No. A trener i Mateusz Ponitka poszli dyskutować z sędziami, żeby to wyjaśnić i powiedzieć, że jakby się z tym nie zgadzają, ale tak na poziomie, bo właśnie i jakby to były dwie osoby, które to mogły robić, a nie żeby tam chłopaki pyskowali i niepotrzebnie się kłócili. Dokładnie. Także Polska górą, my się zbieramy powoli. I już gramy o medal. A my jutro skaczemy w Arka, na Arka Gdynia. Na meczu Arka Gdynia. Arki Gdynia. Arki Gdynia. Także... do jutra. W ogóle wam nie opowiedziałem nic, bo teraz byliśmy w Gdańsku, w którym mieście. W Jastrzębiej Górze jeszcze. Tak. Trasa tu. Ale teraz jesteśmy aktualnie w Gdańsku. Co do pokazu w Hiszpanii, bo w sumie nie dokończyłem tamtego materiału. Bezbłędnie. Pokaz bezbłędnie, także wszystko git wyszło. Mega się jaram. Przeskoczyłem tego ziomka, bardzo popularnego tam w Hiszpanii. Na Twitchu w pewnym momencie chyba 200 tysięcy osób to oglądało. To wszystko, także kozak. No, a dzisiaj już jesteśmy już w Gdyni. Tu mam pokaz na meczu Arka Gdynia kontra Enea Bydgoszcz, tak? Chyba tak. I mam pokaz w przerwie meczu. Mecz zaczyna się o 19, a ja o 21:20 mam wylot z Gdańska. Z Gdyni do Gdańska jedzie się 30 minut, coś takiego, no 30-40. Liczę, że zajadę 20 minut. No, także plus minus koło 20, max muszę wyjechać z hali. No i będzie ciekawie, ale mam nadzieję, że uda się wszystko i zdążę i lecę do Gdańska, a następnie z Gdańska do Bukaresztu na konkurs. Mega dobry konkurs, najpierw mamy pierwszy dzień pokaz, potem mam na dwa dni później konkurs. Ale to już będzie w następnym vlogu. No i co, teraz tutaj ogarniamy i... zaraz Kasfa przyjeżdża i pokażemy wam halę, co i jak, bo za jakieś 2 godziny śmigamy na halę. Do zobaczenia na hali. No. This is Kasfa. Pasta, macaroni. Pasta czy Kasfa? Kasfa. Pasta. Powiem wam, im bliżej godziny występu, tym bardziej się stresuję tym czasem. Jadę na lotnisko. Zajebista maskotka jest. Mega mi się podoba. Wam, dawno nie miałem takiej akcji, że po prostu w pędzie gida po prostu z samochodu i od razu wyjazd.
bo zawsze wiecie, miałem tam takie pół godziny, godzinę czasu, tak, że tam szybko się ogarnąłem od razu ten wypad, ale aż tak szybko nigdy nie miałem, super, że się udało, bezbłędnie, jak zawsze, także się mega cieszę, pokazuję, że 20.18 będę na lotnisku, także no już raczej spokojnie, to jest dobry czas, myślałem, że będę jakoś 20.40, a już jakoś tak wtedy zamykają, 20.50, wydawało mi się, że zamykają już bramki, więc będzie good. Dziękuję Gdynia za zaproszenie, naprawdę Suzuki Arka Gdynia, bardzo dziękuję za zaproszenie. No szczerze nie spodziewałem się aż tak dużej publiczności dzisiaj, bo no naprawdę praktycznie cała hala była, także super. A my teraz śmigamy do, znaczy ja lecę teraz do Warszawy, z Warszawy do Bukaresztu i z Bukaresztu jeszcze 3 godziny tam do jakiejś miejscowości na jutrzejszy pokaz, a później w niedzielę mamy konkurs. Będzie Isaiah, będzie Lipek, będę ja i będzie Williams jakiś, nie pamiętam, ale też Banker. Także mam nadzieję, że podoba mi się materiał. Jeśli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę, suba i do następnego. Trenujcie ciężko, pozdrawiam, Krabo. I dziękuję Barbarze, że to wszystko ogarnia, bo wszystko jest na tip-top i jutro musi wracać 5 godzin samochodem do Wrocławia. Bo ja potem do Wrocławia znowu przylatuję i muszę odebrać auto, także Barbara w tym roku zrobiła dużo kilometrów Peugeotikiem. Także trenujcie ciężko, pozdrawiam, Grabo. Jeszcze się nie przybrałem w ogóle, nie?